Niesamowita historia, powtórka z rozrywki. Nagle po 2 latach okazało się, że gdzieś w magazynach jest rocznik 2019 powlekany, próbny, podobno w nakładzie 1 000 000 sztuk. Cześć, witajcie, a więc Mennica znowu nam robi niespodzianki. Zestaw monet 2019 o nominale 1 zł, 50 groszy, 20 groszy, 10 groszy wykonanych ze stali, powlekanych niklem i miedzią, gdzie z tego rocznika już wyszły nominały w miedzioniklu MN25. Podobno nakład tych monet, które tutaj widzicie, wersja testowa, 1 000 000 sztuk. Takie testy, że aż 1 000 000 sztuk tego zrobili, próbna, które nie trafiły do obiegu w 2019, więc monety są sprzedawane na chwilę obecną, były w MBP, podobno się rozeszły w momencie, pewno gdzieś tam większych, gdzieś będą jeszcze leżeć. Z tego co wiem, to w Katowicach prawdopodobnie już nie ma i to bardzo szybko. Ktoś tam wykupił. Możecie kupić sobie woreczki na popularnym portalu, oczywiście Allegro, gdzie już zestawy tych woreczków 10, 20, 50 złotówka, 300, 400 zł najtaniej. Widziałem już po 1000 ktoś wystawia. Za chwilę będą, wiecie, na forach, że tego jest 1 000 000, to się nie opłaca. Ciężko powiedzieć. Analogicznie było 1, 2, 5 groszy 2013 roku. Tutaj macie screena całkiem niedawno i w sezonie ogórkowym, bo popatrzcie się, to był koniec czerwca, gdzie już ludzie pieniądze wydawali na wakacje. 470 zł za 1, 2, 5 groszy 2000 woreczek Royal Mint. Najrzadsze bicie 1 000 000 sztuk. I poszło za 470 zł. A jeszcze pamiętam, można było na Allegro spokojnie za 100 ten zestaw kupić. I tak samo on był do zdobycia jeden za jeden. Słuchajcie, no i co teraz na ten temat powiecie? Napiszcie mi też, czy na przykład zainwestować w taki zestaw woreczków, kupię na Allegro, tam chyba 300 najtaniej. No i będziemy obserwować, czy ta moja inwestycja była sensowna, czy głupia, czy nierozsądna. Tylko tak jak widzicie, tutaj te woreczki 1, 2, 5 groszy 2013, to już minęło 8 lat, nie? To za 8 lat to może nie być YouTube'a, już możecie nie pamiętać, że był jakiś zakapior, czy ktośkolwiek. Może w ogóle nie być YouTube'a i social mediów, bo przyjdzie moda na coś innego. Albo wręcz przeciwnie, wszyscy będą siedzieć już wtedy na tym YouTubie i powiedzą, no to była bezsensowna inwestycja, bądź o, to jednak była sensowna inwestycja. 1 000 000 sztuk, dużo. Ogromnie, wszyscy o tym wiedzą. Ludzie wykupują, woreczki chowią. To samo popatrzcie się analogicznie ostatnio złotówka 2010. Też niby wszyscy wiedzieli, też każdy się z tego naśmiewał. A mimo wszystko 2000 zł za woreczek już cena dochodzi. Gdzie jest ta granica, gdzie to zatrzymają się te ceny? Dobrze, te złotówki teraz sobie porównajmy. Tutaj w wysokim naświetleniu po lewej miedzia nikiel, po prawej stal powlekana. Niklem 2019. Co się rzuca w oczy od razu? Wiadomo, tutaj teraz słońce świeci. Porysowana moneta, ta stal podlekana niklem. Jak te monety będą wyglądać z obiegu te 2020-2021? No to jestem ciekawy za 10-20 lat, jak to będzie wyglądać. Jednak miedzio-nikiel to była technologia, która gwarantowała fajne przechowywanie monet. Ta stal podlekana, no to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Na razie, na samym początku już to wygląda okropnie. A czy jest jakaś moneta w NGC, stal powlekana niklem, jaka nota? No, to będzie bardzo ciekawe. A tutaj dla przypomnienia, ten album do przechowywania monet. I tutaj brak miejsca. Czyli też nikt nie wiedział. Napiszcie mi, kiedy dowiedzieliście się o tym, że jest moneta 2019, stal powlekana niklem, miedzią i niklem. 2019 nominały 1 zł, 50, 20 i 10 groszy. Na pewno każdy kolekcjoner monet obiegowych musi je mieć, bo to jest seria próbna 1 000 000 sztuk. No, jak wiecie, próby to niekiedy są po 500 sztuk, po 100. 1 000 000 sztuk próby technologicznej, ok. Można było zdobyć 1 za 1, czyli złoty 80 płaciłeś i dostawałeś. Tam chyba maksymalnie, nie wiem, można było kupić parę czy 10 kompletów. No więc każdy kolekcjoner to musi mieć, tylko jest pytanie o pewne źródło, czy jest rzeczywiście tego 1 000 000 sztuk nakładu, a nie na przykład 10 milionów sztuk nakładu, bo teraz się dowiadujemy o 2019, za chwilę możesz się dowiedzieć o 2018, o tym, że jeszcze coś tam jest.
Inwestor musi mieć pewne źródło wiedzy, żeby móc zainwestować i myśleć o zyskach w przyszłości, bądź cieszyć się jako kolekcjoner, bo są kolekcjonerzy samych woreczków na przykład. Tak monety przechowuję. Tak to wygląda później w całości. W tym sklepie kupisz wszystko do przechowywania monet i banknot. Link do tego sklepu znajdziesz poniżej w opisie.